Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu, punkt A, projekt Komisji Edukacji, to że nie ma Pani Przewodniczącej, bardzo proszę o przedstawienie. Przewodnicząca Pan Waleśniak, kada przedstawić, że prosi z uchwały na zadanie nieco dużej pracy. Niemniej jednak pozwolić projekt Komisji Edukacji w sprawie realizacji zadań priorytetowych dzielnicy 12 w 2013 roku. Paragraf pierwszy. Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 2000 zł na realizację następujących zadań. Punkt pierwszy. Organizacja turnieju bridge'owego na terenie dzielnicy 12 kwota 1000 zł. Punkt drugi. Dofinansowanie dzielnicowego dnia dziecka kwota 1000 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z uzasadnieniem. Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz ciekawego spędzenia wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców dzielnicy 12. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, to jeszcze ja wyjaśnię, że tak, 1000 zł jest to kwota, która turniej bridge'owy byłby w ramach Grand Prix organizowany. Grand Prix Krakowa, zgłosił się do nas wiceprezes krakowskiego lub małopolskiego, nie powiem Państwu, towarzystwa bridge'owego. Za to 1000 zł byłoby zakupione puchary po 2 lub 3 w 2 kategoriach wiekowych do lat 16 powyżej i opłata sędziowska. Drugą rzeczą, którą objawia się, może na początku wszystko, a potem będę głosował. Drugą rzeczą, która byłaby za te 1000 zł, to opłaty sędziowskie, sala, wszystkie koszty organizacyjne nie będą w Radzie. Dofinansowanie godzinnicego Dnia Dziecka. W priorytetach na rok 2013, chciałem się wrócić do 2003, na rok 2013 przeznaczyliśmy kwotę 3000 zł na Dzień Dziecka, jednak ta kwota uważamy, że jeżeli chcemy robić dużą imprezę, na pewno nie będzie wystarczająca, to dołożyliśmy 1000 zł, 4000. Odnośnie realizacji dzielnicowego Dnia Dziecka nie ma na najbliższej komisji, jeżeli ktoś był wydajowany w danym osiedlu, było na osiedlu Rząga. Jeżeli nie będzie chętnych, mówię to, będzie to ponownie. Jeżeli będą jakieś organizacje, które będą chciały na swoim osiedlu zorganizować ten dziecka dzielnicowy, powtarzam, można się będzie zgłosić i będzie można go na pewno organizować w innych rejonach. Chyba to wszystko z mojej strony. Proszę bardzo, pan Grzegorz Szmyta. Chciałem zapytać, czy w związku z tym, że będziemy budować te puchary, to sama nazwa to będzie o puchar. Nie, będzie o puchar Grand Prix dzielnicy. Grand Prix dzielnicy, tak będzie. Grand Prix dzielnicy. Tak będzie. Taka jest nazwa, przynajmniej taką nazwę ja kojarzę. Grand Prix dzielnicy. A odnośnie szczegółów pucharu jeszcze. Grand Prix dzielnicy. Tym, że jeżeli żeby pobrał to jasność, to Grand Prix dzielnicy będzie miało charakter ogólny. W związku z tym, że bridge, ja nie jestem tu, tego co ten pan przedstawił, jest tam bardzo ogólną, bo sporo osób będzie zamówiony. Nie będzie tak, że będziemy tylko mieszkańców dzielnicy. Z tego co przedstawiał koncepcję, chciałbym zorganizować cykl maksymalnej ilości Grand Prix w Krakowie Brydżowych w różnych dzielnicach i te w różnych dzielnicach Grand Prix byłyby przyznawana punktacja. Ten, kto wygra ostatni finał, ma nadzieję, że zgodzi się pan prezydent lub przewodniczący Rady Miasta wziąć patrona. I on zostanie tego mistrzem Krakowa, mistrzem Grand Prix naszego zostanie ten, kto u nas wygra. I ma być, mówi, że chciałby w 18 dzielnicach. Natomiast nie wiem, czy w tylu mu się uda. Mam nadzieję, że uda się to co najmniej w kilku, w kilkunastu dzielnicach. To Grand Prix bridge'owe zorganizować w roku 2013. Proszę. I druga rzecz, bo tak wymieniłem spojrzenia kolegą Lasoto, który zawnioskował, żeby centralnie obchody dzielnicza odbyły się na to godzinę. Dobrze, ja myślę tak, powiem tak, na komisji edukacji najbliższej będziemy na pewno tą sprawę rozstrzygać, więc myślę, że jeżeli tak, taka była rzeczywiście mowa, więc myślę, że wtedy będziemy decydować gdzie, jeżeli się nie będzie inne, będziemy myślę, że na najbliższej rozmawiać na najbliższej komisji. Przepraszam, można słowo? Proszę bardzo. To znaczy, nie chciałabym tutaj, żeby Państwo się poczuli dotknięci, ale około czerwca rozmawialiśmy, ja byłem na rządze, to wtedy prosiłam, żeby na zakończenie 800-lecia Wyżanowa następne były u nas. Więc jeżeli Państwu by to nie zrobiło różnicy, to będę wdzięczna. No a jak macie jakiś swój plan, no to przecież też nie o to chodzi, żebyśmy się szarpali.
Myślę, że to będzie na komisji rozmawiać. Na razie jest kwota, będziemy na komisji, sesja styczniowa będzie rozstrzygać. Razem jest 4 tysiące. Razem będzie 4 tysiące. Ja wstępnie, jeżeli tam w imię poprosimy, to wstępnie mogę powiedzieć, że zgłosimy się, upieramy się, nie będziemy, czy nam dacie, czy nie dacie, i tak się odbędzie. Znaczy to będzie, mówię, to mamy wtedy dzielnicowy dzień dziecka, liczę, że będzie, no nie, nie, nie tylko. Ja mówię, czy da się pieniądze, ja czy nie, to nie będzie, to będzie, na pewno będzie większy niż gdzie indziej. Dobrze, dobrze. Poddaję pod głosowanie. Kto, pan Leo chciał jeszcze dodać? Dobrze, dobrze. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji Edukacji. 18. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji Edukacji.